Witajcie z prawdziwym opóźnieniem. Zaczynamy live'a, zaczynamy komentarz na żywo. Chcę dzisiaj pomówić z Wami trochę o kampanii wyborczej, o wydarzeniach politycznych, o tym, co się dzieje w Sejmie, o tym, co my robimy jako sztab wyborczy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie i widzicie. Pierwsze osoby, które dołączyły, proszę, żeby potwierdziły, ponieważ dzisiaj wyjątkowo nie używam mikrofonu, używam słuchawek i mam nadzieję, że będzie to działać, że będziecie mnie słyszeć. Nie gorzej niż przy różnych innych okazjach. Witam serdecznie pierwsze osoby dołączające. Jest Was już 300. Liczę na więcej. Oczywiście witam szczególnie tych wszystkich, którzy dołączyli do mojego profilu. Polubili mój profil w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach. Ta kampania wygenerowała oczywiście pewne zainteresowanie i wielu z Was dołączyło. Widzę uwagę Pana Mateusza, że jakość mogłaby być większa. Panie Mateuszu, będę pracował nad jakością, będę pracował nad i sprzętem, i umiejętnościami. Natomiast te obowiązki związane właśnie z kontaktem na żywo, z rozwijaniem moich umiejętności co do transmisji na żywo i wideo są wciśnięte pomiędzy mnóstwo innych rzeczy. Widzę Anetę Mikołaj, pozdrawiam serdecznie. Dobrą koleżankę. Witam Grzegorza Piaseckiego, prawnika i wszystkich innych, którzy do nas dołączają. Cieszę się, że Was widzę. Dla tych, za chwilę jeszcze raz powtórzę, jest troszeczkę gorzej, ale da się zrozumieć. To najważniejsze, żebyście byli w stanie mnie zrozumieć. Przytłumione, dobrze, będę mówił głośno. Będę mówił głośno, a obiecuję, że w perspektywie nie za odległej zaopatrzę się po prostu w jakiś dobry, profesjonalny mikrofon, a może nawet kamerę cyfrową. Oby się udało. Teraz tak, bieżące wydarzenia. Bardzo dużo się dzieje. Dzieje się tak naprawdę tak dużo, że nieraz przyjeżdżam do domu tak zmęczony, że już nie chcę siadać tutaj przed kamerą, żeby wam tym moim zmęczeniem się nie dzielić. Dzisiaj akurat udało się wrócić chwilę wcześniej z Sejmu. Obrady w tej chwili jest przerwa. Jeszcze dzisiaj wieczorem mają wrócić, ale wiecie, że mamy ten teraz styl obrady zdalne, więc korzystam z tego czasu, korzystam, że nie mam dzisiaj wieczorem żadnych zaproszeń do telewizji i jestem tutaj, jestem z wami. O czym chciałbym pomówić? Od razu to wyjaśnię. Po pierwsze, aktualna sytuacja polityczna. Spróbuję Wam trochę o niej powiedzieć. Drugie, kampania wyborcza. Trzecie, to wszystko, co Was interesuje, ale uwaga, spróbuję poodpowiadać trochę na pytania, ale umówmy się w ten sposób, żeby był z tym jakiś porządek, że po pierwsze, zadawajcie pytania dopiero jak powiem, że przechodzimy do pytań, żeby nie było tak, że niektórzy cały czas zadają pytania, ponawiają i się dziwią, że ja nie odpowiadam. Druga sprawa, umówmy się, że porozmawiamy po prostu w obrębie tych dwóch tematów, czyli kampania wyborcza, bieżąca sytuacja polityczna, to jak pracujemy, to co się dzieje w Sejmie. To będzie wtedy łatwiej mi odpowiadać, jeżeli będzie zakres tematyczny ograniczony. Bo jak pytacie o wszystko, to później mi jest żal, że nie byłem w stanie odpowiedzieć, inni może mają żal, że ich pytania umknęły. Więc tak, najpierw krótkie sprawozdanie z mojej pracy. Właściwie w ostatnich dniach moja praca polega na tym, że od rana do wieczora prowadzę kampanię. Prowadzę kampanię, mimo że ciągle w mediach gadają, że kampanii nie ma. Wywiady, jest ich po prostu mnóstwo. Pewnie tego nie widzicie, dlatego że w najbardziej oglądanych mediach, takich jak dużej anteny telewizji publicznej czy TVN, nie ma mnie. Natomiast jest mnóstwo w Polsce małych mediów, rozgłośnie regionalne, radiowe, portale internetowe, różne organizacje społeczne, które robią debaty. Jest tego naprawdę masa, więc moi przyjaciele ze sztabu wyborczego, moja rzecznik Ania Bryłka układają to nawet tak wczoraj miałem, że wczoraj siedziałem pod rząd i chyba trzy kolejne wywiady udzielałem. Także na przykład dla Radia Zachód z mojej rodzinnej Zielonej Góry, dla dużej rozgłośni radiowej z Małopolski. Wcześniej miałem stąd, dokładnie z tego miejsca, wywiady dla z portalu ze Szczecina i tak długo mógłbym wymieniać. Poza tym oczywiście są programy w standardowych telewizjach, które nie zapraszają mnie jakoś bardzo często, najczęściej chyba Polsat News, ale jednak od czasu do czasu zaproszą, za wyjątkiem TVP. TVP ostatni raz, kiedy mnie zapraszała, to już straciłem rachubę. Dzisiaj poprosiłem moich kolegów ze sztabu, żeby policzyli, ile to już, bo moim zdaniem zdrowo ponad miesiąc, jak mnie z TVP nie ma, więc żeby policzyli i żeby zrobić jakąś taką grafikę z informacją. Ile to już, prawda, izolują kandydata Konfederacji od możliwości bycia zaproszonym. Te programy weekendowe trochę dają dotarcia do opinii publicznej. W ostatnią niedzielę byłem w TVN w programie Kawa na ławę. Z kolei w tą najbliższą
najbliższą niedzielę będę w Polsacie, w śniadaniu Polsatu. To jest teraz tak zrobione, że oni w ogóle przysyłają do nas kamerę, nie trzeba nawet jechać do telewizji. I po prostu nagrywają nas tutaj i transmitują. Więc ja z tego korzystam, mimo że już w sumie z 15 lat jak jestem w mediach ogólnopolskich, ciągle czegoś nowego się uczę. Na przykład w ostatnią niedzielę ci, którzy są na mojej grupie sympatyków, to widzieli, bo wrzucałem zdjęcia, TVN przysłał jeżdżące mini studio, to znaczy w busie, który, jak się dowiedziałem od kierowcy i operatora, jest tak zwanym busem pomocnikiem, czyli po prostu, co tu dużo mówić, autodostawcę na graty i na ekipę. Zabudowali mały green screen, krzesełko, oświetlenie, kamerę, mikrofon i tam to udaje studio. Czyli za mną widzieliście Warszawę, tak naprawdę siedziałem w środku busa na tej zielonej szmatki, dobrze oświetlonej i pod swoim domem na parkingu i stamtąd było to nagrywane. Także to są takie ciekawe doświadczenia, poza tym oczywiście nauka tych wszystkich programów, czy to jak właśnie tutaj do streamingu, czy Zoom, Skype, bardzo popularny w tej chwili w mediach, telekonferencje przez różne rzeczy. Jest tego od groma po prostu, jest tego od groma. Druga sprawa to są ankiety. Mnóstwo ankiet jest skierowanych do mnie jako do kandydata na prezydenta. Jest tego tak dużo, że razem ze współpracownikami to obrabiamy, żeby odpowiadać na te ankiety, pisać. Najpopularniejsza to chyba latarnik wyborczy. Co ciekawe, wypełniłem sam latarnika wyborczego. Tam niektóre pytania są takie, że nie ma dobrej odpowiedzi, więc wypełniałem chyba ze dwa razy, żeby udzielić tak odpowiedzi, jak to żeśmy ostatecznie właśnie myśleli z ludźmi ze sztabu, jak będzie najlepiej. Kiedy nie ma dobrej odpowiedzi, staramy się wybrać najlepszą. A najlepsze jest to, że jak wymieniłem wszystkie odpowiedzi idealnie, to i tak nie miałem 100% zgodności sam ze sobą. To taki paradoks. Okazało się, że miałem chyba zgodność na poziomie 96%. Dlaczego? No chyba jakaś formuła liczenia matematycznego tam jest popsuta. No inaczej tego wyjaśnić nie potrafię. Więc ankiety, będzie tego więcej w internecie, będę to wrzucał w różne rzeczy, moi współpracownicy też będą je wrzucać. Myślimy też nad zrobieniem jakiejś swojej ankiety, dlatego że z ankietami jest taki problem, że ludzie, którzy zadają pytania do tych ankiet, to nie jest tak, że są neutralni. Oni zawsze pytają to, co ich interesuje. I większość tych ludzi to są albo media, albo organizacje pozarządowe, które zrzeszają ludzi o poglądach mniej lub bardziej centrowych albo lewicowych. Więc tak naprawdę ja nigdy jeszcze nie trafiłem na dobrą ankietę dla kandydatów, która potrafiłaby wydobyć różnicę pomiędzy różnymi nurtami myślenia prawicowego, albo właściwie ująć kwestię polskiej niepodległości, polskiej suwerenności. Co jeszcze? No oczywiście ważnym polem naszej kampanii wyborczej są codzienne konferencje prasowe. Czasem robimy nawet więcej niż jedną konferencję prasową. Staramy się cały czas docierać z przekazem. To się rozchodzi nie najgorzej. Czasem nawet coś wejdzie do telewizji, na przykład wczoraj byłem w biurze naszym przy ulicy Noakowskiego. Robiłem sobie właśnie herbatę. Łukasz Odparackiel dołączył, pozdrawiam. Robiłem sobie herbatę i słyszę, że kolega za mną odtwarza moje nagranie. I pytam, co tam Alek ze sztabu. Mówię, co tam Alek, czemu słuchasz mojego nagrania? Gdzieś to wrzucasz? Oglądam się, okazuje się, że to nie on ogląda na komputerze, tylko to leci w telewizji, po prostu leciało. Mieliśmy Polsat News włączony. Czyli robią tak, że nagrywają fragmenty konferencji w dogodnym czasie, kiedy nie ma jakiegoś newsa, odtwarzają fragmenty. Zaraz będę odpowiadał, widzę, że tutaj pytacie, zaraz będę odpowiadał. Na razie krótkie sprawozdanie z pracy. Więc te konferencje prasowe, wydaje się, że dziennikarze nie przychodzą, ale jednak to ma sens. Część dziennikarzy ogląda to przez internet, później coś pisze. Część dziennikarzy po prostu z telewizji, niektóre to odtwarzają. No i poza tym my mamy materiał dla Was, który wrzucamy na YouTube, na platformy jak Facebook, jak Twitter, w różne miejsca. Trochę wyjazdy, chyba od kiedy ostatni raz robiłem tutaj z Wami live'a, to nie mówiłem o tym, że byłem w Cieszynie, byłem w Katowicach, byłem w Łukowie, spotkania z przedsiębiorcami, spotkania z pracownikami transgranicznymi, konferencja prasowa w Katowicach pod PGG w sprawie kopalń, w sprawie polityki energetycznej. Nagłaśniamy jak najwięcej ważnych dla nas tematów. No i teraz już zaczynają się debaty, to jest ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Pierwsza debata już za mną. To była debata środowiskowa czy klimatyczna. Nagranie macie, jest w internecie. Zrobił też ktoś taki fajny montaż, tylko związany
Montaż, który zrobił, tylko związany z moimi wypowiedziami, więc jak ktoś nie chce oglądać całości, to może znaleźć sobie ten montaż na YouTubie. Witam Wojtka Zapałę z Kielc także. I co? I kolejne debaty w planie, najbliższa już w piątek. Już ten piątek będzie debata Newsweeka, wezmą w niej udział podobno wszyscy kandydaci. Czy tak się stanie, to zobaczymy, bo tam zawsze do ostatniej chwili trwają uzgodnienia ze sztabami. Poniedziałek ma być debata Polsat-RMF wspólna. Później ma być debata TVP. Teoretycznie debaty są tak układane. Widzę, że część osób pisze, że słabo słychać. Widzę te wasze komentarze. To dlatego, że nie mówię dzisiaj z mikrofonem, którego zwykle używam. Niestety dzisiaj mikrofon musiałem odłączyć, bo przyjechałem z telefonem, który nie był naładowany, więc rozmawiamy przez moje słuchawki. Trudno, poprawię te braki techniczne, po prostu korzystam z takiego urządzenia nagrywającego, które nie ma osobnego wejścia do ładowania i nie ma osobnego wejścia na mikrofon, ale myślę, że już wkrótce się to zmieni. Kwestia techniki, kwestia czasu. Więc proszę Was o wyrozumiałość i będę to poprawiał. Wracając, czekamy na debatę TVP. Debaty są poukładane tak, żeby odbyły się przed 10 maja, mimo że właściwie wszyscy wiedzą, że nie będzie wyborów prawie na pewno 10 maja. No to kiedy będą te wybory? Dzisiaj chyba premier to powiedział, albo 17, albo 23. Co się dzieje w Sejmie? W Sejmie oczywiście jakieś ustawy są przeprowadzane, jak to zwykle. Dzisiaj mieliśmy tarczę, trzecią wersję, nie będę mówił tarczę 3.0, bo to jest śmieszne w sumie. Uzupełnienie. Macie moje przemówienie w tej sprawie 5-minutowe wgrane na mój profil. Nie będę Wam powtarzał ocen z tego przemówienia. Najważniejsze to, żebyście wiedzieli, to, że znów rząd wprowadza jeden nowy podatek, tym razem od wideo na żądanie, czyli od tych platform z telewizją wideo. Poza tym ciągle pamiętajmy, że gdzieś w zanadrzu mają podatek cukrowy. Możecie wejść na moją stronę Weto dla podatku i tam podpisać, że jesteście temu przeciwni. Im więcej, tym lepiej. I oczywiście kwestia trzech zapowiedzianych podatków przez premiera Mateusza Morawieckiego na forum unijnym, że on będzie tam walczył o nowe podatki, żeby ratować budżet unijny. To taka ofensywa dyplomatyczna w wykonaniu PiS. O, dobrze, sukcesy. Miałem powiedzieć coś o sukcesach. Jest tak, że czasem jest tak, że ja podejmę jakieś tematy i później PiS je podejmuje. Było to już z kwestią ochrony spółek przed przejęciami. Ten sam dzień, w którym my zrobiliśmy konferencję prasową, zrobili zapowiedź rządową, że będą się zajmować tematem. Później mówiłem o wakacjach kredytowych, akcja zawieźmy kredyty.pl. Już jest zapowiedź, ma być ustawa o, ja postulowałem na 6 miesięcy, oni chcą zrobić na 3 miesiące. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta postulował nam na rok. Więc jest tutaj widać duża rozpiętość propozycji. Moim zdaniem moja propozycja była rozsądna. Będę dla Was analizował dokładnie to, co rząd zaproponuje i w osobnym komentarzu Wam to omówię. Bo uważam, że absolutnie trzeba rządowi patrzeć na ręce w tej kwestii. Natomiast jestem też przekonany, że oni ten temat podejmują tylko dlatego, że ja wielokrotnie i w mediach, i z mównicy zwracałem na to uwagę, że Mateusz Morawiecki jest człowiekiem z banku i że on podejmuje tematy bardzo różne, ale nigdy nie wejdzie w sprawy niewygodne dla banków. Więc ja będę ten temat podejmował. Ja będę ten temat podejmował i będę wam to referował, co warte są przepisy, które oni zaproponują. Znalazłoby się pewnie kilka innych takich przykładów, ale może o tym pomówię osobno. Jeszcze chwila o wyborach. Jak wygląda sytuacja z wyborami? Pewnie Was to ciekawi. No, ciągle nic nie wiadomo. Najważniejsza rzecz, pewnie w mediach widzicie dużo materiałów, spekulacji, co się wydarzy. Generalnie musicie zdawać sobie sprawę, że dziennikarze zajmujący się polityką, publicyści polityczni, ich pracą jest to, żeby udawać, że mają zakulisową wiedzę i że są lepiej poinformowani niż reszta społeczeństwa, że wszystko wam wytłumaczą. A moją pracą jest to, żebym pokazał wam, jak jest naprawdę, żebym w ten sposób zbudował wasze zaufanie do mnie i żebym trochę też przebijał ten napompowany balonik tych wszystkich publicystów i dziennikarzy, którzy uważają, że wszystko wiedzą najlepiej, a często wcale tak nie jest. Więc jak jest? Otóż słuchajcie, póki nie będzie głosowania, nikt nie będzie wiedział, jak jest. PiS próbuje zakulisowo negocjować ze wszystkimi. Wiecie dobrze, że pobuntował się Jarosław Gowin. Z początku było przekonanie, że on blefuje.
Z kolei w jego otoczeniu było przekonanie, że blefuje Jarosław Kaczyński i wszyscy sądzili, że panowie się jakoś dogadają, tak jak zawsze. Ale tym razem sytuacja jest nadzwyczajna. Nie dogadają się, nie dogadają się, idzie na konfrontację. Oczywiście jest możliwe, że w ostatniej chwili Jarosław Gowin odpuści. Jest mniej prawdopodobne, ale możliwe, że Jarosław Kaczyński odpuści. Natomiast żaden z nich nie będzie chciał odpuścić. To znaczy, Jarosław Kaczyński zrobi wszystko, żeby zwerbować odpowiednią liczbę posłów, żeby przegłosować głosowanie korespondencyjne i zrobić wybory w maju, a Jarosław Gowin będzie chciał pokazać, że on tutaj postawił na swoim, że nie był przystawką PiS-u, tylko był koalicjantem, a koalicjant zawsze może się zbuntować. No i rzecz rozbija się o to, ilu posłów Gowina PiS przeciągnie, żeby zdradzili swojego lidera i zagłosowali tak, jak chce PiS, a ilu posłów Gowina zostanie łącznie z nim. Jego liczba posłów to kilkunastu. Szacunek jest taki, że większość z nich już jest przeciągnięta do PiS-u, ale nikt dokładnie nie wie ilu, bo dopiero się wtedy dowiemy, jak oni zagłosują. Wcześniej mogą kłamać na obie strony. I w tej chwili PiS, żeby się ubezpieczyć, wysłał swoich emisariuszy do Konfederacji, do PSL-u, do posłów Platformy, może nawet do Lewicy. Ciekawostka jest taka, że PiS nawet nie potrzebuje, żeby zagłosować za głosowaniem korespondencyjnym. PiS się spodziewa, że im zabraknie dwóch, trzech, czterech czy tam pięciu głosów, więc dla nich wystarczy, żeby kilku posłów nie wzięło udziału w głosowaniu. Więc obserwujcie bardzo uważnie wynik tego głosowania. Dlatego, że posłowie, po prostu, którzy nie zagłosują, to jest pomoc dla PiSu. Więc jeżeli pod jakimkolwiek... I każdy zorientowany poseł będzie to wiedział. Jak ktoś się będzie wymawiał, że nie wiedział, to wybijcie sobie to z głowy. Jeżeli będziecie widzieli posłów, którzy nie wzięli udziału w tym głosowaniu, to będzie wiadomo, że na 90% to jest świadome. I że na przykład coś mieli zakulisowo dogadane z PiS-em. Tak to będzie wyglądało. Bardzo ciekawe głosowanie. Obserwujcie to. Jeżeli przepadnie projekt głosowania korespondencyjnego, to może być bardzo różnie. Łącznie nawet z tym, że rząd straci większość i mogą być nawet przyspieszone wybory. Zobaczymy. Natomiast wszyscy się spodziewają, że albo z PSL-em, albo nie wiem, no niektórzy uważają, że może ktoś z Konfederacji dogada się. Ja jestem pewny swoich kolegów z Konfederacji, że tutaj nikt nie pójdzie, że tak powiem, oddawać przysług opcji, z którą się głęboko nie zgadzamy. Natomiast wszyscy czekamy na to głosowanie i póki nie będzie tego głosowania, a to ma się stać gdzieś w pierwszych dniach maja, to nic nie wiadomo. A po głosowaniu będzie już wiadomo dużo więcej i wtedy znów usiądę i wam wszystko opowiem. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Co PiS-owcy proponują? Proponują stanowiska w rządzie, proponują jakieś konfitury, prawda, że można będzie tam kogoś gdzieś pozatrudniać, jakieś stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, albo jakieś wizje porozumień programowych, prawda, jakichś symbolicznych gestów, no różne rzeczy. Wiecie, że niektórzy dali się skusić, w każdej kadencji Sejmu są tacy, którzy dadzą się skusić, pójdą do innej partii. Natomiast cóż, ja nie mam zamiaru się nigdzie przenosić, jestem w Konfederacji, to jest mój projekt. Wierzę w sens tego projektu absolutnie. Uważam, że to jest nowa jakość na scenie politycznej, nowe kadry, nowe spojrzenia i po prostu, tak jak to powiedziałem wczoraj na konferencji prasowej i tak jak to powiedziałem dzisiaj w Radiu Z w porannym wywiadzie, który trwał aż 40 minut na kanale Radio Z na YouTubie znajdziecie ten wywiad. Ja ani moi koledzy nie jesteśmy na sprzedaż. Nie jesteśmy na sprzedaż. Może teraz przejdziemy do tych pytań i po prostu jeszcze raz tym, którzy dołączyli, przypomnę, że chcę mówić o polityce bieżącej, chcę mówić o sytuacji w Sejmie, chcę mówić o kampanii wyborczej i spróbuję teraz podpowiadać na Wasze pytania na ten temat. Nie chcę też mówić jakoś bardzo, bardzo długo, dlatego że to jest, może tego nie widzicie, ale też jest wysiłek. Jak cały dzień zajmuje się człowiek polityką, to wieczorem też potrzebuje odrobinkę odpocząć, żeby następnego dnia mieć świeży umysł, ale ruszajmy. Po kolei jestem ciekaw Waszych pytań, więc proszę bardzo. Czy nowi posłowie w Konfederacji mają też poglądy prawicowe, czy to zwykli lewacy? O kogo pytasz, Filipie Nowakowski? Jakich nowych, przepraszam, nie Filipie Nowakowski, tylko Krystianie Tarajko, jacy nowi posłowie w Konfederacji. W Konfederacji wybranych jest 11 posłów, nie ma żadnych nowych posłów. Filip Nowakowski, panie Krzysztofie, czy PiS podjął dyskusję na temat sytuacji pracowników transgranicznych?
teoretycznie tak, w praktyce nie. To znaczy, była dzisiaj dyskusja, był punkt na ten temat, ale to taka rytualna dyskusja. Rząd udaje, że przedstawia informacje i że coś chce zrobić. Politycy opozycji udają, że jakoś tam są przejęci tematem. Każdy wychodzi na mównicę, mówi swoje. Tak realnie rząd się tym nie zajął. Zobaczymy, czy ulegnie pod presją. My rozkręcamy akcje, pracownicy transgraniczni.pl, na tej stronie można ująć się w ich kwestii. Ja dzisiaj opublikowałem klip na moim profilu, powinien ten klip już być wgrany i na innych profilach Konfederacji. Zabierałem głos z mównicy, pytałem o to, będziemy o to walczyć. Panie Krzysztofie, pyta pan Robert Cholewa, czy ktoś z Konfederacji dostał zaproszenie do dwóch nowych programów TVP związanych z wyborami? Dzisiaj był fragment o panu wieczorem i dużo superlatywów poleciało i nawet prowadzący był w szoku. Bardzo mi miło to słyszeć, nic o tym nie wiedziałem, także widzicie, że dzieje się tak dużo, że ja sam nie jestem o wszystkim poinformowany. Nie wiem, o jakie dwa nowe programy w TVP chodzi tutaj panu Robertowi. Wiem, że od czasu do czasu zapraszają kogoś od nas, z Konfederacji, ale oni mówią jasne już na etapie zaproszeń, to znaczy zapraszamy, no ale nie może być poseł Bosak. Nie tłumaczę dlaczego, bo wszyscy wiedzą, nie ma potrzeby tłumaczyć. Kapi pisze, każdy słyszy jaka jest jakość dźwięku, proszę już nie piszcie tego. Przyłączam się do prośby i obiecuję, że będzie lepiej. Jakub Różański, pytanie, jakie konsekwencje społeczne i ekonomiczne spowoduje wprowadzenie stanu wyjątkowego, jeżeli głosowanie w Sejmie się nie powiedzie? Bardzo mnie to ciekawi, pozdrawiam z Kielc. Pozdrawiam również Jakuba Różańskiego. Panie Jakubie, nie stanu wyjątkowego, tylko stanu nadzwyczajnego. To mylą i politycy, i dziennikarze. Stan wyjątkowy to jeden z trzech rodzajów stanu nadzwyczajnego. Mamy trzy stany nadzwyczajne. Stan wojenny, mieliśmy w latach 80. generał Jaruzelski wprowadzał. Stan wyjątkowy, który się stosuje wtedy, kiedy są jakieś rozruchy, trzeba zaprowadzić pokój społeczny. I stan klęski żywiołowej, kiedy jest jakaś katastrofa naturalna i zagrożenie dla zdrowia i życia publicznego. Właściwym stanem na obecne okoliczności jest stan klęski żywiołowej. Jakie on może spowodować konsekwencje społeczne i ekonomiczne? Zależy to wyłącznie od rządu. Stan nadzwyczajny to narzędzie, które ma dać rządowi nadzwyczajne narzędzia działania. To, co zrobił rząd, to przyznał sobie nadzwyczajne narzędzia działania bez stanu nadzwyczajnego, więc to pokazuje to, że konstytucja jest w pewien sposób słaba, bo gdyby konstytucja była dobrze napisana, to uniemożliwiałaby to, żeby rząd przyznał sobie dowolne narzędzia bez stanu nadzwyczajnego. Więc tak w praktyce rząd może wprowadzić stan nadzwyczajny, a społeczeństwo może nawet zupełnie nic nie zauważyć. Natomiast automatyczną konsekwencją, która wynika z konstytucji, jest tylko jedna – odsunięcie wyborów o 3 miesiące. Tylko ta jedna rzecz wprost wynika z konstytucji. Oczywiście z ustawy mogą wynikać jakieś inne rzeczy, ale ja właściwie wam o nich nie mówię, ponieważ wiem, że rząd ustawy może w każdej chwili zmienić. Więc jeżeli coś wynika z ustawy o klęsce żywiołowej, to w każdej chwili można po prostu tą ustawę zmienić. Więc jak na przykład posłowie PiS-u mówią, że tam będą jakieś wielkie odszkodowania dla zagranicznych firm, to oczywiście nie jest to prawda, w tym sensie, że jeżeli to wynika z tej ustawy o odszkodowaniach, to mogliby tą ustawę w każdym momencie zmienić. Koniec, kropka. Idziemy dalej. Krzysztof Baczkowiak. Panie Krzysztofie, o co chodzi Kidawie Błońskiej i Tuskowi? Z nawet ich punktu widzenia nie widzę sensu tak otwartym odpuszczaniu wyborów. Wiadomo, że przy wysokiej frekwencji każdy z kandydatów opozycji ma szansę w drugiej turze. Czy to za nowy podatek reprograficzny? Nie wiem, co to jest podatek reprograficzny. Może chodzi o ten audiowizualny, tak? A może o coś innego, nie wiem. Natomiast o co im chodzi? Moim zdaniem Kidawa i Tusk mają już pełną świadomość, że pani Kidawa tych wyborów nie wygra. Jeżeli mają świadomość, bo to jakby na tym etapie kampanii to już widać w badaniu opinii publicznej, to im po prostu nie zależy już na tym, żeby te wybory kontynuować, bo to czy się przegra wysoko, czy się przegra nisko, czy się przegra jako drugi, czy się przegra jako czwarty, czy piąty, to jakby nie robi wielkiej różnicy z perspektywy partii, która była dotychczas uznawana za faworyta i najsilniejszą partię opozycyjną. Więc to, co robią w tej chwili platformersi, to próbują minimalizować straty. To znaczy, opcja bojkotu wyborów daje im dwie rzeczy. Po pierwsze, mogą mówić, że mieli niski wynik, bo ich elektorat nie poszedł głosować, a pani Kidawa obiektywnie widać, że będzie miała niski wynik, bo część jej wyborców przeszła już na Biedronię, na Biedronia, na Hołownię, na Kosiniaka, a może nawet niektórzy wyborcy Platformy i na mnie, bo stwierdzą, że rozsądnie mówię, a nie podoba im się, jak postępuje ich własna partia. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, cała ta opcja z bojkotem pozwoli im skonsolidować swoje zaplecze.
które będzie uważało, że demokracja w Polsce jest podważona, że trzeba jeździć za granicę, tam się skarżyć, prosić o misje obserwacyjne, żeby tu przyjechali do komisji, sprawdzać, czy jest demokracja, nie wiem, czerpać jakieś wsparcie z zagranicy. To jest po prostu taka ich strategia polityczna. Ich strategia polityczna to nie jest zwykła rywalizacja polityczna, tak jak my w Konfederacji chcemy na mniej lub bardziej, niestety, niesprawiedliwych zasadach, ale wygrać z PiS-em. No nie mówię, że wygramy już w najbliższych wyborach, chociaż bardzo chciałbym wygrać z Andrzejem Dudą, gdybym wszedł do drugiej tury, zrobię wszystko, żeby wygrać, ale mam na myśli horyzont parlamentarny. W tej chwili PiS ma większość, wierzę w to, że kiedyś Konfederacja może mieć większość i my chcemy to osiągnąć. Nie potrzebujemy ogłaszać, że w Polsce się skończyła demokracja. Natomiast platformerzy mają trochę inny punkt widzenia na to. Idziemy dalej. Tomek. Dziękuję za dobre słowo. Pytania nie ma. Maciek Garbicz. Czy będzie debata wszystkich kandydatów i czy będzie to możliwe do zrobienia? No ma być taka debata, znaczy tak, do końca to nigdy nie wiadomo, aż do dnia debaty, czy wszyscy przyjdą. Natomiast co do zasady, kandydaci, jak widzą, że jakaś debata nabiera znaczenia, to zapowiadają swoją obecność. Debata TVP może być zbojkotowana przez część kandydatów, bo powiedzą, że po prostu ta debata TVP to jest nieuczciwie zorganizowana i że TVP jest stronnicza, więc oni nie idą. Będzie jeszcze debata Polsat RMF. Myślę, że ciężko będzie odmówić wszystkim. W piątek mamy debatę Newsweeka. Ja myślę, że w każdej debacie ktoś może nie wziąć udziału. Głównymi odmawiającym będzie pewnie pan prezydent Andrzej Duda. On będzie pokazywał, że jest ponad 100, nie musi przychodzić na debaty, bo jest prezydentem. Natomiast w którejś debacie będzie musiał się pokazać. No i po prostu czekamy na tę debatę. Zobaczymy, która to będzie. Ja będę w każdej debacie starał się pokazać z jak najlepszej strony i pokazać kontrast pomiędzy programem kandydata prawicy. Uważam, że jestem jedynym kandydatem prawicy w tych wyborach, a pomiędzy kandydatami centrowymi, lewicowymi i bezideowymi, czyli reszta. Idziemy dalej. Artur Solski. Shalom. Shalom Arturze. Idziemy dalej. Piotr Flipiński. Krzysztof zwyciężyć. Dziękuję bardzo za wiarę. Sukces. Marcin Warchoł dołączył. Pozdrawiamy. Piotr Balicki. Dobry wieczór. Czy wiecie coś więcej na temat granic dla pracowników? Bo na razie nie mówią nic. Nie, nic nie wiadomo. Nie ma żadnego sygnału z kancelarii premiera, żeby się coś miało zmienić. Idziemy dalej. Panie Krzysztofie, pisze Karol Balicki, co myśli pan o idei pana Michalkiewicza, aby stworzyć miejsca w Sejmie dla posłów polonijnych? Pozdrawiam z UK. Panie Karolu, to jest pomysł, który wpisałem do swoich tez konstytucyjnych. To są tezy konstytucyjne, nowy porządek. I zresztą to Jacek Wilk odpowiadał, mogę zdradzić naszą kuchnię polityczną. I Jacek Wilk tutaj podpowiedział właśnie, żeby, szukam, żeby wam przeczytać. Znajdziecie dokument pełną treść na stronie Bosak 2020, strona 16, proszę bardzo. Polonijne okręgi wyborcze. Być może widzicie to jak w lustrze, bo niestety ta cudowna kamera to odwraca. Ale i ten problem techniczny myślę, że rozwiąże. Macie tu opisane, tak, żeby wybierać posłów za granicą. Idziemy dalej. Marcin Kowalski. Zarzucają, że jest pan faszyzującym narodowcem. Proszę to stanowczo zdementować. Pozdrawiam z Norwegii. Stanowczo dementuję. Idziemy dalej. Danuta Zuzanna Dziewulska. Co z tymi maseczkami? Jak długo będzie trzeba w nich chodzić do szczepionki przymusowej? Mam nadzieję, że nie. Właściwie to wydaje mi się, że już coraz mniej osób to nosi, ale jak ktoś chce dbać o swoje bezpieczeństwo, to nie ma problemu. Witek Grabowski. Panie Krzysztofie, jak będzie pierwszy kraj, do którego pan pojedzie po wygranych wyborach? Mówiłem już wielokrotnie, będą to Węgry, chcę jechać do Budapesztu. Uważam, że to jest bardzo bezpieczny wybór, który nie powoduje żadnych daleko idących konsekwencji geopolitycznych, a pozwala podkreślić naszą tożsamość regionalną, europejską i ideową, bo Węgry w tej chwili, podobnie jak Polska, kojarzone są jako taki konserwatywno-narodowy bastion w Unii Europejskiej. Magdalena Szymańska. Co pan sądzi na temat otwarcia żłobków, przedszkoli od 6 maja oraz jak pan odniesie się do wytycznych z tym związanych? Nie będę uznawał, że znam się na prowadzeniu żłobków i przedszkoli. Natomiast generalnie popieram uchylanie tych regulacji. Uważam, że ci, którzy chcą chronić się przed tym nowym wirusem, powinni na własną rękę podejmować decyzję, że nie posyłają dzieci. Natomiast inni obywatele, którzy po prostu potrzebują tych zorganizowanych form opieki, powinni mieć możliwość wysłać dzieci do żłobków i przedszkoli. Jan Wojtanowski. Pozdrawiam Jana. Jakie masz zdanie w sprawie legalizacji marihuany? Prosiłem was o pytanie związane z kampanią wyborczą i
bieżącą sytuacją w parlamencie i sytuacją polityczną. Nie chcę dzisiaj wchodzić w spory ideowe i programowe, natomiast mam zdanie sceptyczne co do legalizacji. Radek Chlebowski. Czemu Konfederacja, jak i również inni politycy nie udostępniają wzajemnie swoich postów na poprawę zasięgu? Panie Radku, dobre pytanie. Myślę, że wszyscy jesteśmy trochę zabiegani i rzeczywiście musielibyśmy zrobić jakąś taką umowę, żeby nikt nie czuł się stratny, że nawzajem udostępniamy. Ja na przykład nie mam czasu zaglądać na fanpage moich kolegów, posłów czy innych liderów. Każdy z nas jakby prowadzi to na własną rękę i myślę, że to jest dobry pomysł, żebyśmy od czasu do czasu poudostępniali swoje wpisy nawzajem. Myślę, że to jest dobry pomysł. Ja też zapraszam jeszcze raz, to podkreślę, na moją grupę sympatyków, Krzysztof Bosak, grupa sympatyków. Tam można też znaleźć różne ciekawe rzeczy warte udostępnienia. Adrian Mańczurek. Bądźmy dobrej myśli, musimy w to wierzyć wszyscy, to będzie dobra energia. Dobre podejście. Przemek Długosz, pozdrawiam serdecznie, kolegę również ze Świętokrzyskiego. Jak odniesie się Pan do podwyżki mandatu wypalania traw o 6 razy? Nie znam się na tym, nie wiem nawet jaki był wcześniej mandat za wypalanie traw. Natomiast jeżeli wypalanie traw ryzykuje pożarami i później ogromne koszty jako społeczeństwo musimy ponosić, żeby gasić pożary, to myślę, że może to być zasadne. Ale to zostawiam specjalistom od ochrony środowiska, od wsi, od lasów i od rolnictwa, bo tutaj nie czuję się kompetentny. Dopytam się o to. Pytanie pani Elwiry pomijam, ponieważ jest ono dziwne. Sławomir Szczurek. Widzę po panu, że jest już pan zmęczony tymi wyborami, więc życzę dużo sił na kolejne tygodnie. U nas w domu ma pan komplet głosu. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło to słyszeć. Faktycznie jestem trochę zmęczony, ale staram się też spać na tyle, żeby się w tej kampanii nie zajechać. Mikołajczak Marcin odpowiada komuś, ale nie mi, więc nie czytam. Ryszard Kuberna. Panie Krzysztofie, jaki pogląd ma pan na nakładanie na funkcjonariuszy policji przez ich zwierzchników widełek, które muszą wykonać np. ilość mandatów, ilość zatrzymanych za prędkość itp. Czy to nie ma wpływu na nieprawidłowe i nieuczciwe działania policji przeciwko obywatelom? Domyślam się, że jako prezydent nie będzie miał pan na to wpływu. Czy można to zmienić? No jest to dziwne. Wydaje mi się, że policja powinna działać w miarę potrzeb. Tam gdzie jakby przepisy są nagminnie łamane i są to przepisy ważne, tam powinna być bardzo restrykcyjna. A tam gdzie obywatele zachowują się dobrze, tam nie powinni wyrabiać żadnej normy policjanci w nakładaniu kar. Nie podoba mi się to. Uważam, że taka przesadna parametryzacja nie służy praworządności. Trzeba się kierować z rozsądkiem i wyczuciem sprawiedliwości i bezpieczeństwa ze strony służb mundurowej, żeby budowały też zaufanie u obywateli i dobre obyczaje. Justyna Maria. Życzę więcej pokory i więcej doświadczenia życiem. Dziękuję pani Justyno. Każdemu się to przyda. Tomasz Buczek ogląda transmisję, a ja pozdrawiam Tomka, kolegę z naszego środowiska z Rzeszowa Kołbuszowej, dokładnie z Zderąca. Wiktoria Janiszewska, jakie ma pan propozycje dla studentów? Pani Wiktorio, zachęcam do aktywności społecznej, proszę włączyć się w nasze organizacje, które pomagają Konfederacji. To będzie pani mnóstwo ciekawych doświadczeń. Tomek Jankowski, czy wie pan, czy TVP VOD będzie objęte podatkiem od Netflixa? Panie Tomku, jeżeli TVP VOD ma wprowadzone opłaty za coś, no to ma wtedy przychody i od tych przychodów zapłaci 1,5%, jeżeli dobrze pamiętam, podatku. Więc wówczas tak, ale wydaje mi się, że TVP VOD udostępnia wszystko lub prawie wszystko za darmo. A jeżeli udostępnia za darmo, to nie ma za bardzo przychodów, więc nie ma od czego zapłacić podatku. Piotr Stawicki-Pipowski. Co pan myśli o wyborach w USA? Na kogo by pan głosował? Uważam, że polityk z danego państwa nie powinien popierać żadnych sił z innych państw. Więc nawet jeżeli mam jakieś swoje sympatie, typu jakiś kongresman czy jakiś polityk amerykański w swoich wypowiedziach mi się podoba, to nie będę tego ujawniał. Tym bardziej, że jestem kandydatem na prezydenta. Jeśli wygram, to nie mogę zostać prezydentem z bagażem jakichś zbyt przychylnych wypowiedzi dla polityków innych państw, bo po co? To by mogło komplikować niepotrzebnie późniejsze działanie na rzecz polskiej racji stanu. Jakub Bielicki. Co pan myśli o Krzysztofie Woźniaku i jego wypowiedziach? Nie mam czasu oglądać, jeżeli chodzi o autora, to nie mam czasu oglądać jego komentarzy. Wiem, że są obszerne, ciekawe. Nie mam czasu oglądać w sumie prawie niczyich komentarzy, bo jestem zajęty udzielaniem swoich.
i pracą nad kampanią wyborczą. Natomiast Krzysztofa znam. Uważam, że robi pożyteczną robotę. Udzielałem mu nieraz wywiadów. Myślę, że w tej kampanii wyborczej jeszcze się spotkamy na jakiś wywiad. Mam nadzieję, liczę na to. Krystian Tarajko. Czytałem, że doszło nowych 33 posłów. To daje news. Nie rozumiem tego zdania, przepraszam. Łukasz Nowak. Skąd taki skok oglądalności interakcji na profilu Szymona Hołowni? Moi drodzy, nie wiem. Nie mam czasu śledzić profilu Szymona Hołowni, a w szczególności analizować, skąd ma skok oglądalności. Wiem, że dużo angażuje się w robienie materiałów wideo. Wiem, że ma swój specyficzny, taki podkręcony emocjonalnie styl. Niektórzy nawet mnie namawiają, żebym próbował też taki pokrzykiwać więcej w tych komentarzach. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem przesadnej ekspresji emocjonalnej. Uważam, że to, za co należy cenić polityków, którzy chcą odgrywać najwyższe urzędy w państwie, to spokój, umiar, opanowanie, zdolność chłodnej oceny sytuacji, a nie bycia ciągle na jakimś takim emocjonalnym haju. Natomiast są ludzie, którzy mają odmienne oczekiwania i wtedy być może robią ten duży ruch na profilu Szymona Hołowni. Na przykład on tam pokrzyczy, jaki jest zły i później 1000 osób to udostępnia, bo też czuje, że są źli. Ja bym wolał emanować spokojem i żebyście wysłuchając mnie później też mieli wrażenie, że macie w sercu trochę więcej pokoju. Ale to kto lubi, to kto lubi, to jest demokracja. Marcel Pawliczek, jak ocenia pan obecną sytuację gospodarczą w Polsce? W Polsce piszemy z dużej litery, panie Marcelu, nawet na Facebooku. Jak ja oceniam sytuację gospodarczą w Polsce? No myślę, że zaczął się bardzo fatalny czas. Wchodzimy w recesję, nie mieliśmy recesji od chyba od lat 80., jeżeli uczciwie to ocenić. I co teraz? Zobaczymy. Dzisiaj widziałem dane, że stopa bezrobocia już 10%. Rząd ułatwia kolejne przepisy dla imigrantów zarobkowych, zamiast zatroszczyć się o bezrobotnych Polaków. Nie wiadomo, jaka będzie skala ubytków podatkowych, nikt tego nie wie. Ubytków wpływów podatkowych. Czekamy. Lecimy dalej. Mikołajczak Marcin odpowiada Krzysztofowi, a ja tego nie czytam, bo to nie na temat. Adam Woźniak. Mikrofon w telefonie działa, a nie w słuchawkach. Panie Adamie, być może ma pan rację i być może dlatego jest słaby dźwięk. Pozostaje mi to skomentować tylko literkami XD. Bardzo dobry klip, dziękuję. Dominik Mrozowski. Kiedy dzieci? Mam nadzieję, że niedługo. Maciej Zwierzchowski. Jak wygląda sprawa próby przeciągnięcia posłów Konfederacji do PiS? Wygląda dobrze, nikt nie przechodzi. Kinga. Panie Krzysztofie, czy wie pan coś na temat rozporządzenia odnośnie wesel? Cała branża weselna jest zamrożona, premier, prezydent wymijając odpowiadają. O Boże, współczuję szczerze wszystkim, którzy mają sparaliżowaną organizację swoich ślubów i wesel. Przeżyłem przez to w lutym. Wiem, ile to jest pracy, przygotowań, emocji, stresów. Naprawdę bardzo współczuję tym wszystkim, którzy muszą to przekładać. Uważam, że branża weselna, ślubna powinna być jak najszybciej odblokowana, zresztą jak cała gospodarka. Jeżeli ktoś uważa, że ryzyko jest wysokie, może odwołać swoje wesele, natomiast państwo nie powinno paraliżować życia społecznego. Szczególnie, że wydaje się, że mamy to niebezpieczeństwo już za sobą. Emil Waga. W debacie będą jakieś ataki na Hołownię, jednak on na ostatniej próbował pana zaczepić. No rzeczywiście, nawet chyba więcej niż jeden raz Szymon Hołownia próbował mnie zaczepić i to w taki trochę bezsensowny sposób. Na przykład jak powołałem się na mojego wujka, który całe życie przepracował w górnictwie, to Szymon Hołownia, nie znając go, próbował dyskredytować jego doświadczenie, a kiedy wspomniałem o tym, że w Wiśle, w Warszawie mieszkają bobry, to Szymon Hołownia próbował to doświadczyć, że niby to nie ma znaczenia. Nie, to ma znaczenie. Jeżeli w stolicy jakiegoś państwa mieszkają bobry w rzece i mają normalnie te swoje nory, to znaczy, że to jest dzika rzeka. A w tej debacie, w której uczestniczyłem, wszyscy opowiadali, jak to polskie rzeki są zabetonowane. No nie, nie są. Wystarczy pojechać po trochę, pojeździć po Europie. Nie wiem, czy będę atakował Szymona Hołownię, nie wiem, czy to jest potrzebne. Zobaczymy, będziemy to rozważać ze sztabowcami. Emil Waga. W debacie, a to już było, dobra. Joanna Dunkiewicz-Marcyjańska. Super prezydent, ja liczę na pana, trzymam kciuki. Dziękuję pani Joanno. Kasia Lis. Kasia Lis, pytanie o rzeczy związane z kampanią wyborczą, sytuacją polityczną, więc idę dalej, bo nie wiem, czy będą stawiane jeszcze ten zwiat. Ela Antosz. Panie Krzysztofie, jeżeli granice będą dłużej zamknięte i loty pasażerskie niemożliwe, czy rząd będzie organizował loty czarterowe dla rodaków?
Panie Elu, no nie mam bladego pojęcia. Mam nadzieję, że te granice już wkrótce będziemy otwierali. Izabela Ufniarz też o tym wie. Lecimy dalej. Artur Sołowski, szalom, po raz drugi prosi o kontakt na tryb. Panie Arturze, prosi mnie Pan kontakt na tryb w sprawie kampanii reklamowej na przyczepie mobilnej na terenie aglomeracji śląskiej. Słuchajcie, gdybym ja obsługiwał wszystkie prośby o kontakt w sprawie zrobienia czegoś przy kampanii, to bym się niczym innym nie zajmował. W Polsce mieszka 30 milionów ludzi ponad. Więc kontaktujcie się nie ze mną, tylko wejdźcie na stronę bosak2020.pl i tam macie listę osób do kontaktu i z tymi ludźmi się kontaktujcie. Holandia jest za mną, super. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy są za to, mają polskie obywatelstwo. Jakub Paweł Bidas. Gdyby został Pan prezydentem Polski, to jaka pierwsza korzystna dla nas rodaków ustawy by Pan wprowadził? Mówiłem, że moja pierwsza inicjatywa ustawodawcza to byłaby ustawa w Fundacji Ad Arma o zmianie zasad obrotu bronią. Jakiś klient z lewicy dziś coś mówił o wypowiedzeniu przez e-mail zmniejszeniu pensji. Czy jest coś na rzeczy? Podobno rząd chciał wprowadzić takie przepisy w tarczy antykryzysowej 3.0, czyli dzisiejszej ustawie, ale podobno się z tego wycofał, bo się przestraszył. Waldemar, jaką mamy pewność, że to, co Pan mówi, co Pan zrobi, to prawda? Panie Waldemarze, nie ma nigdy takiej pewności, jeżeli chodzi o ludzi. Tylko komputery, a i to dość proste, bo to bardziej skomplikowane, mogą się zawiesić, dają pewność, że jakaś operacja da jakiś określony wynik. Jeżeli chodzi o ludzi, nigdy do końca na 100% nic nie wiadomo, ale jeżeli chodzi o mnie, proszę wyciągać wnioski obserwując moją działalność, moje życie. Jestem aktywny w sferze społeczno-politycznej od 2000 roku mniej więcej, to już 20 lat, więc jeżeli jestem czymś stały, no to można przypuszczać, że w kolejnych latach dalej będę stały. Tak myślę, że warto oceniać polityków, osoby publiczne. Natomiast jeżeli ktoś często zmienia zdanie, jeżeli ktoś często zmienia poglądy, no to jest wskazówka, że może to robić także w przyszłości. Grzegorz Tomczyk, co z subwencją dla Konfederacji? No, liczę na to, że pierwsza transza subwencji wpłynie w kwietniu, bo tak wynika z prawa. Czekamy na potwierdzenie w tej sprawie. Adrian Szarkowski. Jest Pan polskimi rolnikami? Tak, jestem z polskimi rolnikami. Współpracowałem z rolnikami w województwie świętokrzyskim, pomagali mi w kampanii. Natomiast Agrounia, nie wiem, czy przekształciła się ostatecznie w partię polityczną, czy jest ciągle związkiem zawodowym, czy po prostu stowarzyszeniem, czy fundacją. Natomiast życzę jak najlepiej w kwestii walki o polskie interesy żywnościowe i rozwój polskiej gospodarki rolnej. Panie Krzysztofie, co z ludźmi z zagranicy, którzy chcą głosować? Proszę konsultować się w ambasadach. Proszę konsultować się w konsulatach. Ja nie mam wiedzy innej niż to, co oni. Może bać się odłożenia wyborów z uwagi na to, że może być raport Mike'a Pompeo, czyli rozumiem, że chodzi o raport do ustawy 447. Dalej, czy Konfederacja dostanie pieniądze i w końcu ludzie zobaczą wielkie billboardy i boją się kreatywności konfy? Jestem pewien, że faktycznie boją się Konfederacji. Myślę, że nie tylko naszej kreatywności, przede wszystkim naszej wiarygodności. Czy pieniądze pójdą na billboardy? Nie wiem. Nie wiem, czy pójdą na billboardy. Na pewno staramy się wszystkie pieniądze, które dostaniemy, wydać jak najlepiej. Nie wiem też, czy PiS kieruje się akurat tym, że ma się ukazać raport w sprawie ustawy 447. Natomiast myślę, że to bardziej zmienne krajowe. Są brane pod uwagę szczególnie kryzys gospodarczy. Mówmy się, że ostatnie trzy pytania, wydaje mi się, że na całkiem sporo już odpowiedziałem. Zrobiłem Wam krótkie streszczenie i będę się starał robić te live'y trochę częstszej i trochę krótsze. Panie Krzysztofie, pytanie przedostatnie. Co Pan sądzi, pisze Łukasz Lipa, co Pan sądzi o sondażach dla Hołowni i skąd tak duży skok jego poparcia? No wydaje się, że skok poparcia Hołowni, ale też Kosiniaka,
jest skorelowany bezpośrednio z utratą wyborców przez Małgorzatę Kidawę-Błońską. Po prostu wyborcy centrowi czy centrolewicowi szukają swojego kandydata, którego by mogli popierać, i Małgorzata Kidawa-Błońska nie wypadła szczególnie dobrze, więc szukają kogoś nowego. Pytanie przedostatnie. Szukam tego pytania i nie widzę. Mieszko Gościniak. Panie prezydencie, nie wyprzedzajmy wydarzeń. Jaki scenariusz dotyczący wyborów zdaje się być teraz najbardziej prawdopodobny? Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Jarosław Kaczyński pozyska brakujących posłów, rozbije skutecznie partię Gowina, przewerbuje wystarczająco wielu gowinowców, przegłosuje wybory korespondencyjne i urządzi je w ostatnim możliwym terminie, czyli 23 maja. A jeżeli będzie wcześniej gotowy, to nawet 17. Kto wygra, to nie będę spekulował właśnie kandydatem, więc jest mi niezręcznie. Pytanie ostatnie. Mateusz Mateusiak. Co dalej z tą Polską? Czuję niepewność. Zaczynają się zwolnienia w pracy. Kiedy to wszystko ruszy? Panie Mateuszu, no dobra wiadomość dzisiaj jest taka, że premier wreszcie po naszych pytaniach dzisiaj ogłosił początek odmrażania polskiej gospodarki. My będziemy naciskać na jej rozkręcenie jak najbardziej. Ten proces już się zaczął i słuchajcie, musicie wiedzieć, że rząd kieruje się po prostu badaniami opinii publicznej. Im bardziej z badań im będzie wychodziło, że ludzie już nie boją się epidemii, tylko chcą pracować, tym bardziej oni to będą robić, bo oni chcą wygrywać wybory, chcą robić to, co chcą ludzie. Media strasznie ludzi przestraszyły tą epidemią. Ja nie wnikam w to, czy słusznie, czy niesłusznie. Różne badania widziałem, szczerze powiedziawszy, wyniki są tak sprzeczne, że wolałbym się do tego nie odnosić. Natomiast musimy wszyscy chcieć wrócić do pracy i naciskać na rząd, żeby nam to umożliwił. Wówczas skala bezrobocia, kryzysu gospodarczego, spadku produkcji będzie mniejsza. No ale i tak wszyscy trochę dostaniemy. Niestety. To było ostatnie pytanie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę, że 1600 osób jest z nami. Nie wiem, ile dokładnie to trwało, bo nie mam zegarka pod ręką, a właściwie już mam. To znaczy jest 9, mniej więcej 17, 18, więc to znaczy, że mniej więcej 45 minut rozmawialiśmy. Wiem, że dużo osób narzekało, że dźwięk był słaby. Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość, poprawię to. Na dzisiaj tyle. Proszę Was, napiszcie, jak Wam się taka formuła podobała, czyli szybkie sprawozdanie z bieżących wydarzeń, z pracy, co się dzieje za kulisami, co się dzieje na styku mediów i polityki, a później szybkie odpowiedzi na Wasze pytania. Dzisiaj pierwszy raz coś takiego zrobiłem. Myślę, że częstsze i krótsze transmisje będą lepsze i dla mnie, i dla Was. Wy będziecie bardziej na czasie, ja będę miał odrobinkę więcej czasu na zebranie myśli przed jutrzejszymi wystąpieniami, wywiadami i na odpoczynek. I pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli ktoś chce wesprzeć finansowo kampanię wyborczą, wejdźcie na stronę dla osób zainteresowanych wsparciem, czyli wesprzyj.bosak2020.pl. Jeżeli ktoś chce więcej materiałów o kampanii, wejdźcie na moją grupę sympatyków. Krzysztof Bosak, grupa sympatyków na Facebooku. No poza tym codziennie mnie znajdziecie na Twitterze. Jestem chyba najbardziej aktywny, na Facebooku też całkiem sporo. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia. Nie denerwujcie się za bardzo polityką, zachowajcie pogodę ducha i dziękuję bardzo wszystkim, którzy rozwieszają moje plakaty, banery wyborcze i są zaangażowani w kampanię. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.